jest trawiasty event. Zapraszam cię na kolejny odcinek z Pokémon Go! Super! No. Witam was wszystkich na trawiastym evencie. Jest to odcinek z trawiastego eventu. Mam nadzieję, że będą dobre dropy. Chciałbym zdobyć trochę Chikorit, kilka Bulba. No i co? Założę okulary, żeby lepiej widzieć Pokémony, które respią mi się przed nosem. I ruszamy w drogę. Aktualnie znajdujemy się w miejscu, które jest mekką gdyńskich lurów, czyli skwerek. I mamy tutaj pod akwarium wszystkie niemalże lury zajęte, pokestopy są zalurowane. A to wszystko przez to, że trwają 6 godzin. I na pewno ja też dorzucę swoją cegiełkę dla graczy, a nie będę tylko żerował. Siema, Adi. Cześć, siemano, Paweł. Cześć, Robert. Paweł. Już ci mówię, Slowbro był. Slowbro, to przed chwilą był, tak? Podjechałem tutaj, to też zdobyłem go. Niestety ze względu na wiatr nie mogliśmy z Martyną nagrywać na dworzu, ponieważ co wypowiedziałem jakąś kwestię, to był taki podmuch wiatru, że nagranie byłoby do niczego. Teraz jak widzicie łapię kolejną już dzisiaj Chikoritę, jest ich dzisiaj pełno, na poprzednim odcinku się cieszyłem, że spotkałem Chikoritę, a tutaj patrzcie, na 100% na Meganium sobie uzbieram cukierków, więc będzie również Ewolka Meganium, ale tutaj no. Uciekła, super, super. Dobra, stwierdziliśmy, że ryzykujemy. Zrobimy obchód po tych lurkach i zobaczymy, czy uda się po prostu uniknąć wiatru na nagraniach. Jest też Martyna, Baby też będziesz łapała, czy nie? Dla towarzystwa? Tak, mam 12% baterii. O, to ci czyli powtórka to ci, z mojego odcinka. To ci wystarczy na jakieś 3 Pokémony. Co, Bubko, u ciebie? Też sobie złapię tego Bulbazaura. Dobra. Jeszcze go nie mam. Jeszcze go nie masz? Udało ci się go złapać? Tak. Dobra, teraz ja się za niego biorę. Bo chyba mam tylko jedną sztukę. Houndor. Wiesz co? Nie, dobra. Malinik. Ja złapię Psyduck'a. Miał to być trawiasty event, ale dopiero przed chwilą pierwszego Bulbę złapałem, więc nie wiem co się dzieje. Za to wodnych Pokémonów jest w brud. W centrum bardzo dużo trawiastych jest, prawda? Tak. Dosłownie, jak jechaliśmy tutaj, to Martyna mówiła, że na Nearby'u Bulba na Bulbie była. To tak. A słuchajcie, jak wam się udaje łapać te złote Magikarpie? Bo mi się jeszcze nigdy nie pojawił. Ale niewiele osób je ma. Tak? No, cały naprawdę. Czas na grupce twojej widzę, że ktoś wstawia. Nieprawda, chyba 3 osoby na grupce maliniaki tylko wstawiły. Ktoś wstawia z was, no naprawdę pogratulować. Słuchajcie, Paweł wam potem zdradzi patent na prywatny skaner terenu. Dobrze? Tak. O to chodziło? Tak, dowiecie się również z tego filmu, jakiej aplikacji i jakiej używać, aby skanować sobie, załóżmy, w jakiejś mniejszej miejscowości. O, dobry. Ej, Ponyta. Ponyta. Mam szatańskie CP, kochanie, co teraz? Pokaż ile? 6. Może jej nie łap. Muszę ją złapać. Bo ci zrobi wirusa. Wirusa. Ej, nie mogę... A moja ma... O. 860. O fuck, masz mniejszy level i większe CP, what the fuck. Pierwszy raz w życiu mam większy niż ty. A mi się uda złapać za pierwszym razem. O, udało się. I spaliłem, jeszcze raz. Krzywo rzuciłem, co tam przebiega? Co tam przebiega? I lewa ręka, jeszcze raz. Go. Buba, co się kryjesz? Buba, co tak uciekasz szybko? I tak cię widzę. Ej, zakręciło mi się w głowie, czekaj, w drugą stronę. Muszę się odkręcić, dobra. Jest okej, okay. Nie na hydrancie. O, tu, dar pomorza, dobra. Lewa ręka. Wpisz do Pokédexu. Nie mów tak brzydko. Co? Wpisz do Pokédexu. Mówi się wpis do Pokédexu. No kurczę, który raz już łapię. Czekajcie, muszę zmienić ręce, dobra. Prawa ręka teraz wchodzi do gry. Od razu trafiłem. Dobra, Bulba złapany. Bulba złapany, możemy iść dalej, do kolejnego lurka. Ej, kotek, mogłabyś mieć taki nick na swoim koncie, prawda? Bubazaur. Ale że nick użytkownika? Tak. No, ale nie chce mi się od pierwszego levelu. Pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz, Chikorita, dokładnie. Druga rzecz. Ej, spokojnie, najpierw daj mi pierwszą złapać. Aha! Czekaj, zaraz możesz odliczyć, kotek, gdzie jesteś? No jestem, zupełnie. Uwaga, czekaj. Dobra, złapana. Idź. Druga rzecz. Czekaj, nie, jeszcze chwila. Jeszcze chwila. 3, 4. Druga rzecz! Magikarp! Też go łapię! Ej, Charmander pod żaglami! Chodźmy szybko, kocie! Jest. Charmander, słuchajcie! Charmander od początku gry
Mam do nich chyba 17 candy do Charmandera. Zaraz wam pokażę. Pójdą tylko pod żagiel złapać. O nie, goni mnie! Goni mnie! Goni! Nie ma mowy. Zapomnij o tym. I słuchajcie, do Charmandera, o ile uda mi się go złapać, to wam pokażę, ile mam candy. Od początku gry rzucam mu oczywiście pineappa, chociaż mam tylko jednego już. Naprawdę liczba cuksów, jakie mam do Charmandera, jest żałosna. Jest oszałamiająco żałosna, tak. A. I patrzcie, 24 od początku gry. A najlepsze, że to był chyba nawet starter, który wybrałem sobie. I nie mam żadnej dalszej ewolucji jego. A w co on ewoluuje? W Charizarda, bardzo piękny Pokémon. On wygląda jak Dragonite. A wiecie, co wam powiem? Zabawne jest to, że te niebieskie przechodzą w Dragonite'a, a ten, który powinien, no, który wygląda jak dziecko Dragonite'a, przechodzi w coś innego. W Charizarda, w bardziej czerwonego niż Dragonite. No dobra. Martyna nie mogła uwierzyć, że niebieski Pokémon zamienia się w czerwonego i po prostu nie może się z tym pogodzić po dziś dzień, prawda? No ale zobaczcie, ten Charmander wygląda jak po prostu dziedziuś. Ile razy? Dragonite'a. Kochanie, ile razy ci się śnił koszmar przez to? No nie wiem, z jakieś 7,5. Zostało nam jeszcze kilka lurów do obskoczenia, mianowicie 6. 6, 7, 8. 8 lurów. Powiem wam, przeszliśmy spory kawałek i trzymam na tym kiju ten aparat. I powiem szczerze, już mnie ramię boli. Już czuję rękę, że mam miękką rękę. Bo to chyba z 1,5 kilometra już tak idziemy z Martyną. Ona nawet nie zauważyła, że zostałem z tyłu. Musiałem ukryć powiadomienia na Facebooku, bo brat do mnie pisał i wyskakiwały co chwilę. Okej, zakręcimy tymi pokestopami jeszcze. Bo jak widzieliście, malinek mam dwie sztuki, tylko dwie sztuki. A tak nie może być, tak nie może być. Strasznie walczą te trawiaste Pokémony, a zwłaszcza Bulba i Chikorita. Cały czas tymi mackami mnie obłapują. Bardzo niekulturalnie. Walczą ze mną. Cały czas walczą. Mackami mnie obłapują. Tak. Kto? Dotykają mnie. Już musiałam przybiec, jak to usłyszałam. Lecimy teraz w głąb miasta, aby złapać więcej trawiastych Pokémonów, ponieważ tak jak wspomniałem, same wodne tutaj są. Kochanie, lecimy. Ale fajnie. Po prostu patrzę tak na ten, na planszę i nagle tutaj taki kwiat. Piękny kwiat. Czerwony jak twoje usta, kotku. No. I myślę sobie, co to jest za kwiatowy Pokémon, a to był Ivysaur. Kolejną malinkę kotka. Ała, bubu, chyba chcesz, żeby uciekł. Nie chcę. Jak teraz wypadnie, musisz malinkę mu rzucić czerwoną. O cholera! Walczy strasznie. Proszę, nie uciekaj. Kochaj mnie. Chyba najlepszy drop na razie Martynie się trafił. Właśnie Ivysaur. A czemu? Wow, udało się! Czemu mi? Bo ja wziąłam Paweł prowadził auto, ja wziąłam jego telefon, tak sobie spojrzałam. Dziwne, że Ivy jest słaby, bo to przecież Ivysaur. Są czerstwe pokemonowe żarty tak zwane. Oja. Tak samo jak Ivy, prawda? Łapiesz Ivy i sprawdzasz jej Ivy. Mhm. I najczęściej jest słabe. 10 tysięcy subskrypcji. Właśnie dowiedziałem się od Zosi Labus. Chciałbym podziękować właśnie wam wszystkim, bo za tą liczbą 10 tysięcy subskrypcji stoi 10 tysięcy osób. 10 tysięcy maliniaków, którym jestem bardzo wdzięczny za te suby i za to, że komentujecie, za to, że lajkujecie filmy. Piona dla was. Ale żeby było śmieszniej, to Martyna wczoraj zdobyła 10 tysięcy followersów na swoim Instagramie. Tak więc, bubka, tobie również wszystkiego najlepszego i dla ciebie też piąteczka, żółwik. No to co, my się z wami żegnamy i dziękujemy bardzo serdecznie za... Odcinek. Za odcinek? Za odcinek czego? Kawałka kiełbasy? Dziękujemy za to, że byliście z nami. Tak, dziękujemy za to, że byliście dziękujemy z nami. Dziękujemy za poświęcony nam czas. Dziękujemy za wszystkie łapki w górę i miłe komentarze. Dokładnie oraz tę konstruktywną krytyką. Dokładnie tak. No i dziękujemy raz jeszcze za 10 tysięcy subskrypcji! A końcówkę filmu pozostawiłem na omówienie aplikacji Go Tracker. Najważniejsze, co musicie wiedzieć, to że ściąga się ją z linku zewnętrznego, który znajdziecie w opisie filmu. Po wejściu do aplikacji pojawi wam się mapa i pojawi wam się menu. Należy odpalić internet oraz GPS-a.
I tak, mamy sobie tutaj takie menu. Najważniejszą sprawą, która nas interesuje, to zakładka PokeHash. Tutaj musimy mieć swój PokeHash, który skanuje właśnie, który pozwoli Wam skanować wybrany przez Was teren. PokeHash można sobie kupić, jeśli chcemy mieć prywatny, szybki PokeHash, lub można, przepraszam, lub można ten PokeHash zdobyć sobie w internecie i również będzie działał. Od razu mówię, że pod tym filmem, jak będzie dużo lajków, będą rozdawane PokeHashe, tak więc lajkujcie w opór i zostawiajcie komentarze, ponieważ właśnie spośród tych osób będą wybierani szczęśliwcy, którzy dostaną darmowy PokeHash od admina, dlatego że zanim nagrałem ten film, stwierdziłem, że napiszę do niego, czy da coś Wam, jeśli nagram film o tej aplikacji. Dlatego, jak będziecie mieli swój PokeHash, wpisujecie sobie ten kod, klikacie dodaj i będzie on Wam się świecił na zielono, tak jak mój. Następną rzeczą, którą musimy zrobić, to wejść sobie znowu w menu i kliknąć na robotnicy. Klikamy dodaj. GoTracker będzie tworzył konto za Was. Tutaj Wam pokaże się takie coś. Możecie coś zmienić, ale nie trzeba. I klikam create. Następnie będę poproszony o przepisanie Google Captcha. Przecież nie jestem robotem. I trzeba wybrać tam, gdzie jest autobus. Oczywiście zadania się zmieniają. No bo to jest jedyna rzecz, której aplikacja nie przeskoczy. Niestety tego aplikacja nie przeskoczy. W każdym razie, możecie tworzyć 5 kont co 15 minut. No i jak widzicie, są tutaj konta. Jest tych kont 10. I spójrzcie, jest lurki 20. To jest bardzo interesująca sprawa, ale to omówimy na koniec. Jedno konto to jeden obszar. Że ja mam 10 kont teraz, to zmienię sobie na promień 10. Jeśli nie zaimportujecie sobie obrazków z tej strony, musicie wejść na telefonie na The Art Official NL Poke Icons. Pobieracie archiwum zip i potem znowu wchodzicie tutaj i aplikacja Wam zrobi ikonki. Jeśli tego nie zrobicie, to będziecie mieli nazwy Pokemonów, a nie ikonki. Jest to zabezpieczenie przed tym, żeby twórca nie dostał, że tak powiem, pozwu sądowego od Niantiku, że używa ikonek Pokemonów. I teraz tak, przytrzymujecie sobie na przykład o taki obszar i co? I klikamy scan, czyli ten na dole przycisk. Teraz trzeba troszeczkę poczekać. Ci workersi muszą się rozstawić po planszy. I jak widzicie, już zaczynają pojawiać się Pokemony. Żeby całe miasto zeskanować, to musielibyście tych kont chyba 30 założyć. Pokemony będą się pojawiały i pojawiały i pojawiały. No i teraz już tylko kwestią czasu jest, aż cały obszar, który zaznaczyliśmy, zasypią nam Pokemony. I możemy sobie przybliżać, oddalać. Ikonki są niemalże takie same jak prawdziwe Pokemony. No i klikamy na przykład PJ. Wygasa za 20 minut, prawda? Tutaj mamy Eevee. Więcej niż minuta. Następnie Bulbasaur 8 minut 14 sekund. I tak to właśnie wygląda. Jest to naprawdę dobry tracker, ponieważ korzystałem z niego, żeby sprawdzić, jak on się spisuje, zanim ten filmik nagram, i spisywał się bardzo dobrze. Fajne jest to, że sami sobie wybieracie obszar skanowania. Ok, możecie sobie również wyrzucić aktualne Pokemony, żeby tracker znowu zwabił, że tak powiem, Pokemony na mapę. I możemy sobie pochować Pokemony, których nie chcemy, lub Pokemony, o których chcemy powiadomienie dostawać. Wtedy będzie telefon po prostu burczał nam. Myślę, że temat tego radaru wyczerpałem. Uważam, że on jest bardzo intuicyjny i każdy musi sam się nim pobawić chwilę. Jest jeszcze jedna bardzo przydatna rzecz w tej aplikacji, czyli umieszczanie lurek. Tutaj mam 19 lurów aktualnie. Zatrzymujemy skanowanie, ustawiamy promień skanowania na 1. I kiedy ustawimy sobie ten promień skanowania na 1, naciskamy tam, gdzie chcemy umieścić lurkę i naciskamy właśnie na pokestopy i klikamy umieść lurkę. Ja już tutaj kilka przynęt rozstawiłem. O, skutecznie dodano lurkę, świetnie. Niestety aparat mi się wyłączył, nie zauważyłem tego i muszę teraz jeszcze parę umieścić lurów. I zaraz zobaczycie, miałem na początku nagrania u moich robotników 20 lurów, a teraz zaspamowałem prawie cały cypel tutaj. O, i spójrzcie sobie, moi robotnicy już mają tylko 10 lurów. Tak więc jest to świetny bonus, że oprócz skanowania możemy sobie kłaść lurki tam, gdzie chcemy, niemalże za darmo, ponieważ
No nic nas to nie kosztuje, no stworzenie postaci jednej trwa jakieś 30 sekund. Dlatego bardzo polecam wam tę aplikację i lajkujcie film w opór, to wtedy twórca aplikacji da nam dużo pokehaszy do rozdania dla was, dla osób, które zostawiły komentarz pod filmem. Do zobaczenia, cześć!